portfelu pustka, nie możesz grać regularnie i masz poczucie, że abonament ucieka, albo po prostu nie wiesz, czy dana gra ci się spodoba, na odsiecz przychodzą darmowe MMORPG. Natomiast takie produkcje free-to-play mają również swoje bolączki, często związane z pay-to-win, z dużą liczbą botów, hakerów czy specyficznym community, ale jeśli nie wymagają żadnego nakładu finansowego, to największym ryzykiem jest stracony czas i miska chipsów. Sporo takich produkcji testujemy na żywo na Twitchu, więc jeśli chcecie o coś zapytać, albo po prostu spędzić wspólnie czas, to serdecznie zapraszam. Jeśli chodzi o darmowe MMORPG, to nie może zabraknąć retro klasyków i pierwszą propozycją jest Last Chaos na prywatnym serwerze Xanthus. Last Chaos swego czasu zasłynął brakiem nadmiernej azjatyckości, grindem czy rozbudowanym systemem petów. Serwer Xanthus został stworzony z myślą właśnie o tych pięknych minionych czasach, żeby po latach cieszyć się nostalgicznym retro klimatem. Natomiast pomimo to, twórcy regularnie wprowadzają kolejne aktualizacje, rozwijają mechaniki i po prostu dbają o to, żeby gracze mieli co robić. Jeśli z Last Chaos nigdy nie mieliście do czynienia i boicie się, że nie uda wam się odnaleźć w gierce, to tutaj też nie powinno być problemu. Na stronie Xanthusa możecie znaleźć opisy skilli i zadań, czy po prostu poradnik, jakie pierwsze kroki poczynić zaraz po rozpoczęciu gry. Jeśli chcecie spróbować swoich sił w Last Chaos, to w przypiętym komentarzu podrzucę link. Bardzo dziękuję administracji serwera Xanthus za zostanie patronem tego odcinka. Polski MMORPG, którego możecie kojarzyć jako kolejną część The Pride of Tyrn. Na pierwszy rzut oka przypomina klasyczne RPGi jak Icewind Dale czy Baldur's Gate ze względu na ręcznie rysowane plansze i rzut izometryczny. Gra oczywiście jest dostępna po polsku z całkiem interesującą, jak na MMORPGa, fabułą, w której przyjemnie spędzicie czas w trakcie levelowania. MMORPG posiada turowy system walki, ale przez ograniczony czas na podejmowanie decyzji jest angażująco i na odpowiednim poziomie dynamiki. Jeśli do tego dołożymy różne klasy postaci i granie w drużynie czy walkę przeciwko różnorodnym przeciwnikom, to okaże się, że mimo niszowego rozwiązania, to naprawdę działa i potrafi wciągnąć. Tytuł nie jest rozwijany bardzo dynamicznie, sporo rzeczy w ostatnim czasie było nadrabianych względem poprzedniczki, ale jeśli szukacie czegoś darmowego i po polsku, to warto przetestować. Uznawany za następcę Tibii, a tymczasem można tu się dopatrywać podobieństw jedynie wizualnych. W praktyce Raven Dawn jest dość odmienną mechanicznie grą. Przykładem jest wybór klasy, która jest skutkiem wybrania trzech różnych archetypów. W praktyce dostajemy system, który jest dość elastyczny i oferuje aż 56 różnych klas. W Raven Dawn ciekawie zapowiada się również ekonomia, która jest w całości tworzona przez graczy. W zależności od tego, jakie materiały są dostarczane, ich ceny się zmieniają na zasadzie prawa popytu i podaży. Podczas transportu towarów znajdzie się również miejsce dla fanów PvP, bo taką paczkę z surowcami można ukraść, zabijając innych graczy. MMORPG będzie dostępny za darmo, ale będzie oferował konto premium z różnymi benefitami. Generalnie podoba mi się ten model płatności i liczę, że nie wprowadzą tutaj większych zmian. Premiera gry zapowiedziana jest na 16 stycznia i z tej okazji na naszym Discordzie rozdajemy takie premium konta. Udział może wziąć każdy. Jeden z moich najukochańszych MMORPG-ów, który mimo wielu lat na karku wciąż imponuje mi pod względem przemyślanej ekonomii i skupieniu na rozgrywkę grupową. Wciąż można również w niego zagrać za darmo na długoterminowych serwerach prywatnych. Niektóre są nawet pozbawione pay to win, po prostu czysta zabawa pełna klimatu. Możecie rzucić okiem na film, na którym odpowiedziałem na pytanie, gdzie warto zagrać w Lineage 2. Rozwijając temat rozgrywki grupowej, to muszę powiedzieć kilka słów o klasach w Lineage 2. Kilka różnych ras i każda z tych ras posiada swoich odpowiedników magów, wojowników czy bufferów. Każda rasa klasa posiada unikalne buffy, pełni nieco inną rolę w party i tym sposobem im większa różnorodność klas w party, tym więcej benefitów. Jeśli szukacie chętnych do gry, bo wtedy Lineage 2 pokazuje to, co najlepsze, to zapraszam na naszego Discorda. Warto nadrobić taką perełkę wśród MMORPG-ów, chociażby dla poszerzenia horyzontu i zaobserwowania rozwiązań, które na tamte czasy były absolutnie rewolucyjne. Jeden z najpopularniejszych, darmowych, MMORPG-owych tytułów, który pomimo już kilku lat na karku ciągle wypuszcza kolejne aktualizacje, a te z kolei są omawiane skrupulatnie przez twórców na ich kanale YouTube. Albion Online to sandbox MMORPG, w którym to ty... Żartuję. Albion Online urzekł mnie przede wszystkim dość hardkorową, jak na dzisiejsze czasy, mechaniką, która sprawia, że po nieudanym PvP na określonych terenach tracimy absolutnie cały ekwipunek. Część EQ jest przejmowana przez wrogiego gracza, a część po prostu jest zniszczona. Taka mechanika świetnie współgra z systemem zbieractwa i craftingu, bo po każdej śmierci, a tych jest sporo, budowany jest popyt na nowy sprzęt, a to z kolei oznacza, że nie tylko gracze lubujący się w PvP mają szansę zaistnieć w Albionie, ale również ci, którzy upodobali sobie zaopatrywanie rynku w sprzęt. Albion Online to również produkcja, w której dopiero niedawno dorzucono mocniejszy sprzęt, więc jest duża szansa, że jeśli będziecie mieć kilka miesięcy przerwy, to po tym czasie wasz ekwipunek wciąż będzie nie najgorszy. Jeśli chcecie usłyszeć więcej o tej produkcji, to w prawym górnym rogu podrzucam film.
zupełnie inne podejście do MMO, bo Palia koncentruje się na rozwijaniu więzi z mieszkańcami miasta, na craftingu oraz na zbieractwie, a wszystko to skutkuje nowymi możliwościami w dekorowaniu naszej własnej, prywatnej przestrzeni, czy po prostu naszego bohatera. Jeśli po ciężkim dniu macie ochotę się rozerwać, bez pocenia się w lochach czy na arenach PvP, to Palia będzie dla Was idealnym wyborem. Wyruszacie na wyprawę, żeby upolować kilka saren, zbieracie kilka skałek, żeby potem we własnym ogródku podlewać zasadzone wcześniej rośliny. Jeśli samotność będzie Wam doskwierać, to wtedy możecie wyruszyć do miasta, żeby pomóc mieszkańcom i zrobić dla nich kilka zadań. Jakbym miał do czegoś porównać Palię, to byłoby to takie sieciowe Stardew Valley we wczesnej fazie rozwoju. Gra nie oszołamia pod względem graficznym i wciąż brakuje sporo aktywności, które zintegrowałyby graczy, jednak ciężko o drugą podobną produkcję MMO. O Palii również nagrałem swego czasu film i link znajdziecie w prawym górnym rogu. Produkcja dość niszowa, ale pomimo lat na karku całkiem nieźle sobie radzi pod kątem graczy online. W Conqueror's Blade tworzycie swojego dowódcę z określoną bronią, a co za tym idzie z określonymi umiejętnościami, a następnie dobieracie oddziały, którymi będziecie kierować podczas bitew. Przyznacie chyba, że całkiem niecodzienne rozwiązanie jak na MMO. Właściwie to tak jakbyście wcielili się w jednego z dowódców podczas bitwy w grze z serii Total War. Typów jednostek jest ogrom, do tego dochodzą różne tryby, mapy czy nawet wojny terytorialne, które skupiają się na PvP pomiędzy serwerami. Wraz z progresem w grze będziecie rozwijać umiejętności bohatera, będziecie odblokowywać nowe oddziały, a także rozwijać owe oddziały. Najlepsze jest jednak uczucie przynależności do drużyny, gdzie wraz z kilkunastoma innymi graczami będziecie bronili twierdzy do ostatniego żywego żołnierza. Gdy będziecie wiedzieli, że wasza porażka spowoduje, że przeciwnik wedrze się na tyły waszych sojuszników, no to emocje potrafią naprawdę wziąć górę. Nie ma tutaj beznamiętnego wysyłania mięsa armatniego na front, bo jesteście w centrum akcji i bierzecie w tym wszystkim bezpośredni udział. Azjatycki MMORPG, który swego czasu bił rekordy na Steamie pod względem popularności. W momencie nagrywania filmu znajduje się w okolicach 40 miejsca na Steamie pod względem popularności i wciąż trzeba wziąć pod uwagę boty z racji tego, że jest to produkcja darmowa i dobrze nadająca się do automatycznej farmy, ale prawdopodobnie nie są to już tak duże liczby botów jak w okolicach premiery, bo najzwyczajniej w świecie nie opłaca się to już tak bardzo jak w szczytach popularności. Lost Ark wciąż jest na bieżąco aktualizowany, znamy plany na nowości na najbliższe 6 miesięcy, więc jeśli ktoś szukają MMORPGa z przyjemnym systemem walki, dużą liczbą grindu, również na kilku postaciach, a od czasu do czasu chce się rozerwać na taktyczno-zręcznościowym PvP, to warto sprawdzić. Trzeba jednak pamiętać, że jest to produkcja azjatycka i przejawia się to w stylistyce, w podejściu do mikropłatności czy progresu ograniczonego do dni czy tygodni. Losowość w ulepszeniu sprzętu również może dać się mocno we znaki. Mój pierwszy MMORPG, który występuje w wersji nowej, czyli RuneScape 3 oraz tej retro, czyli old school RuneScape. Większość graczy preferuje właśnie tą starszą wersję. RuneScape jest tytułem sandboxowym, który nie skupia się na zdobywaniu sprzętu, a po prostu eksploracji i przeżywaniu przygody. RuneScape jest tytułem, w którym sami wybieracie ścieżkę i aktywności, które chcecie wykonywać. Przesiadywanie godzinami na jednym i tym samym spocie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy taką właśnie decyzję podejmiecie. Natomiast jeśli szukacie różnorodności, to bez problemu znajdziecie alternatywne aktywności. Nawet zwykłe zadania mogą Was zaabsorbować, bo nie będą oparte o klasyczny schemat pozbieraj 5 jabłek w sadzie. Natomiast jeśli preferujecie bardziej klasyczne formy rozrywki MMORPGowej, to również możecie się tutaj zająć walką w grupie przeciwko bossom czy grindowaniem skałek. Im bardziej doświadczeni stajecie się w danych umiejętnościach, tym więcej kontentu odblokowujecie, a kontentu jest tutaj cała masa i szacowana jest na grube tysiące godzin. Myślałem nad umieszczeniem w tym zestawieniu niesamowicie popularnego Genshin Impact, ale lepszym wyborem w kontekście darmowych MMORPG będzie tutaj Tower of Fantasy, bo tutaj w końcu można spotkać innych graczy w świecie gry. Tower of Fantasy jest produkcją skierowaną do fanów klimatów azjatyckich, anime i orientalnych żon. Gra tuż po premierze przeżywała ciężkie chwile, m.in. przez problemy z duplikacją przedmiotów, ale aktualnie gracze są zgodni, że z każdą kolejną aktualizacją gra staje się lepsza i lepsza. Dobrym przykładem jest porównanie chociażby bohaterów. Ci dostępni na premierę są znacznie mniej płynni i przyjemni w rozgrywce niż najnowsze postacie. Podobnie jeśli chodzi o szczegółowość nowych krain, gdzie te najnowsze biją na głowę te początkowe. Właściwie w Tower of Fantasy nie ma tygodnia, żeby na główny kanał nie wleciał nowy film prezentujący nowego bohatera lub bohaterkę lub nową aktualizację. Jeśli lubicie anime i nie przeszkadzają wam systemy gacha, to powinniście spróbować. Musicie wiedzieć, że darmowe MMORPG nie nadają się dla graczy wrażliwych na punkcie pay to win. Jest zaledwie kilka wyjątków,
wyjątków, które pozwalają na bardzo uczciwą rozgrywkę bez płacenia, ale jest to absolutna rzadkość. Często również wykorzystują różne techniki manipulacyjne, żeby jednak te pieniądze wpakować w produkcję. Natomiast jeśli potraficie się odciąć od kwestii finansowych i jesteście odporni na psychologiczne zagrywki, to jedyne co ryzykujecie to ewentualny zmarnowany czas, jeśli produkcja wam nie podejdzie. Bardzo często jednak są to tytuły, które oferują setki albo tysiące godzin dobrej zabawy, a to ważne, bo często po darmowe produkcje sięgają gracze młodsi, bez budżetu, ale ze sporymi zasobami czasowymi. Pytanie do was, widzowie. Jakie darmowe MMORPG wy preferujecie? Podrzućcie propozycję w komentarzu, może o czymś nie wiem. Dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego dnia. Psst, kierowniku, wbij na Discorda.